Witam, witam. Nie wiem, czy też wam pokażę, ale może wam pokażę. Idę do Burlingtonka, bo coś chcę tam zobaczyć. Kurde, trochę dzisiaj jestem zmęczony, bo jestem. Ale ten przy okazji wam coś pokażę. Jak będzie co pokazać, a jak nie będzie co pokazać, to wejdziemy sobie tutaj na zakazie. Zakaz wchodzenia tymi drzwiami. Do tego tymi wchodzimy. Jakby był zakaz, jakby nie było zakazu, to byśmy tędy nie weszli. Czekaj, miałem kubki sobie zobaczyć. Do picia, tak? Czy co ja miałem zobaczyć? Ciuchów to ogólnie nie chcę. Bo co? Chyba, że jakieś spodnie. Zobaczycie sobie od razu ceny. Proszę. Takie są ceny w Ameryce. 15 baków za spodnie. 38. Ja mam 40. No kurde, troszeczkę przytyty jestem. Ale dobra, pokażę wam przy okazji. Ja będę patrzył w sumie na swój rozmiar coś. Coś fajnego znajdę, to sobie kupię. Macie takie ceny. Dyszka 14. O, proszę, jaka piękna koszula. Tylko poliester. Jakby to był ten. O, węglerek. 15 baków węglerek taki. Ten węglerek nawet ciekawy, tylko nie chcę za bardzo nic kupować, bo ja mam za dużo tego wszystkiego. A chodzę i tak tylko w jednych tych. I tak chodzę tylko w jednych ubraniach, bo tak chodzę. Ale ten, spodnie jedynie jakieś, może przy okazji wam pokażę, jak sobie coś zobaczę. Ogólnie Burlingtonek to jest taki sklep, że ten, że tu macie wszystkie marki, nie? Wszystkie marki. Przykładowo tam był Wrangler, tu jest Levi's, cyk. Takie Levi'ski, tylko że to małe, nie? Ale kosztują 25 baków, a tu niby cena była 42, nie? Tak samo tu macie na przykład. Także nie wszystko jest takie tanie, nie? Bo są spodnie po 25, 30, nie? Ale są też za 15. Tam są 40 jakieś. Czyli w sensie spodnie. No, tyle się ma w pasie. Że to nie jest. O, ale tu są takie eleganckie. Ale te węglerki. Popatrz. 40, tylko ciekawe, czy są elastyczne. Trzeba spodnie do pracy, kurde. Nie wiem, czy to mam jakieś spodnie teraz w domu. Akurat nie, chyba mam, ale. Nie, to są do dupy, bo ten. Wiecie co? Tu by mi cały czas wszystko wpadywało, nie? Te lewiski są lepsze, zielone. Ale nie, no tyle to nie. 25. No nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. Nie, no spoko są. Ale ten, tylko że nie są elastyczne, nie? Nie są elastyczne. Takie. Chodzi o to, że. O, bo zobaczę, jak nie mam w domu, to podjadę sobie tutaj ten, ale mam trochę tych spasek, bo kiedyś kupiłem takich typowo do pracy. Także kurczę ten. I co? Dresy tutaj jakieś macie na przykład? Ceny dresów? O, taka cena. Tylko to chyba nie jest jakaś firma. To jest Ecko taka firma. Ale tu macie na przykład jebaczki. Takie jebaczki 20. I nawet spoko, bo mają ten, mają kieszenie. Ale i tak sobie nie kupię takich, bo mam trochę tych spodni w domu. Tylko że chodzi o to, że spoko właśnie, bo jest kieszeń na zamek, nie? Także na przykład telefon sobie wsadzicie, cyk, nie ucieknie wam, nie? No to tu już na przykład bez zamka są. Mało ogólnie dresów ma zamek, nie?
Kiedyś jak szukałem, to kurde, o, te też mają zamek, widzicie. Jak nie trzeba, to te mają wciul zamek. O, taki duży zamek, ale mała kieszonka, chyba że tam jest druga. O, ta druga jest fest, wchodzi cała łapa. Można sobie... Kobieta ci może wsadzić rękę i wszystko tam może zrobić. Co to za firma jest? Jakaś taka dziwna. 12 baków, no to co wy wymagacie za te pieniądze? No i co, kurteczki są zimowe? Ten film można też, mówię, podpiąć pod koszty życia. Teraz mam zrobić taką serię koszty życia. Koszty życia to mogą być koszty życia jako ciuchy, nie? To mniej więcej, kurde, jakbyście się chcieli tu ubrać, to tak. Ja może zrobię taką specjalną serię, ale no to niech będzie spodnie, dobra. Spodnie 3 dychy, bluza niech będzie tak samo 3 dychy. Koszulki macie po ile? Po 8, po 10, po 15, to sobie musicie policzyć, nie? A buty, dobra, przejdziemy na buty. Jeszcze jak jesteśmy, tam są perfumy, ale to dobra. Jeszcze jak tak już liczymy, to by pasowało tak, skarpetki i majtki, nie? To już wam mówię, ile kosztują skarpetki. Majtki gdzie byś tutaj były, o. Ale tak naprawdę to ten... Naprawdę to bym sobie jeszcze kupił, jak będą Tomiego majciochy. Bo Tomiego majciochów nigdy nie za dużo. Ale tak czy inaczej, no to na przykład o Adasie macie, nie? Adasie macie za dychę. Czyli to macie. Majciochy tu są tylko tak pakowane. To nie. To musicie ten... Musicie sobie inaczej policzyć. Dobra, teraz buty. Buty. O, buty Tomiego przykładowo 36, nie? Albo Riboczka, dwie dyszki. Tak, on na szybciutko pokazuje, bo takie Riboczki, 3 dychy. Tylko to nie jest, od razu mówię, tu czasami można trafić na te buty. Ja kiedyś kupiłem buty, kurde, pochodziłem chyba z 2 tygodnie, nie? Także tu różnie jest, to nie ma, nie wiem nawet czy jest taka gwarancja na te buty, czy nie ma. Kurde, tu są jakieś wyprzedaże przykładowo. Tu macie dychę, ale tak koszulkę kupicie za dychę 15, nie? Za dyszkę 15 to spokojnie możecie kupić koszulkę. No, tu jest 8. Tu jest jakiś, kurde, dychę. Wiadomo, że kupicie też droższą, nie? Ale tak mówię, żeby ten... Żeby takie coś ile kosztuje, czekaj, działa to? Działa, o, świeci w środku. Tu są baterie, w dolarze nie były. 15 baków. Tu są już dla większych ludzi. No, a tak samo, jeszcze zobaczymy na kurtkę, nie? Musicie po, o, bluzy wam od razu pokażę, czyli spodnie, dwie dychy, niech będzie. Tam jeszcze majtki miały być, ale... To uwierzcie mi, że tak, że 4 pary majtek kosztuje 15 przykładowo, nie? Teraz tak, bluza. Bluza 16 dolarów. 16, tak z dwie dychy trzeba liczyć, 2-3 dychy za bluzę, nie? Bo to zależy jak ten. O, tutaj macie 3 dychy. To mówię, 2-3 dychy, zależy co, nie? 25, Adasia. O, macie, że to Adaś, nie? Tak normalnie niby ona kosztuje 8 dych, tutaj jest 24, raczej normalnie, to taka cena pumki 25, nie? Także to mamy, teraz jeszcze kurteczkę, nie? Kurteczkę, co do tych kosztów życia jeszcze można wrzucić. Spodnie były, to było, teraz kurteczkę, 3 razy X. 3 razy X to by było coś na mnie. Ja mam 2 razy X, ale ten... Jakąś firmę znajdziemy, bo taką znaną, żeby była znana w Polsce. Levis. Lewiska. Taka kurtaczka Lewiska, tylko że ona jest taka dosyć chuda, nie? 180 niby. To taka ściema czasami jest, nie? 180, a faktycznie ona kosztuje...
Faktycznie to nie ma ceny. O, tu jest, nie, to jest to. To nie pokażę wam to. Ale tu jest jakaś inna firma. O, riboczka. Dużo tu riboków mają, nie wiem czego. Ale mniejsza z tym. Czyli taka riboczek kosztuje 4 dychy, nie? Kurtka. To jest XXL EG. Riboczek za 4 dyszki. Taki czarny. Ciepluteńki. Coś innego jeszcze zobaczymy. Następny riboczek, tu jest jakaś inna. Za 5 dyszek Stanley. Taka typowo do pracy, nie? Stanley 5 dyszek. Tej firmy nie lubię za bardzo, ale to jest chyba damska, nie? One są dosyć drogie, ale ja jakoś nie lubię tej firmy. Ale to będzie droga, pewnie ze 100, nie? No nie, no była 100, teraz 6 dyszek. Także ten. A to jest droga firma, a ja jakoś nie wiem czego. O, Kelvinek. Kelvin ma fajne ciuszki. 5 dyszek Kelvinek, nie? Także filmik koszty życia. O, Tommy ma fajne ten. Tommy ma fajne rzeczy. 6 dyszek. Fajne naszywki ma. Kiedyś żona była w takiej kurce podobnej. To te naszywki wygląda tak, jakby sobie ktoś je sam naszywał na niektórych ciuchach Tommy'ego, nie? I babka do niej podeszła i mówi: o, widzę, że pani Polka. I ten zaczęła gadać, nie? To taki zbieg okoliczności, ale popatrzcie, to faktycznie tak wygląda, czy to nawet tak nie wygląda, ale niektóre te naszywki są naprawdę, jakby ktoś sobie flagę naszył, nie? No, to tylko taki... O, Michael Kors jest to dosyć droga firma, ja jakoś z Michaela, nie wiem, ludzie się tam zachwycają tym. 6 dyszek, nie? 6 dyszek Michael. Czyli mniej więcej możecie sobie dodać do tych kosztów życia. A ja butelkę chciałem sobie jakąś znaleźć przy okazji. No i co tu jeszcze? O, buteleczki takie przykładowo do picia. Buba. Buba to jest też droga firma, $13. Ale ja z tego, z Continteha lubię buteleczki, bo są fajne, nie ciekną. Kurde, kiedyś tych butelek nakupowałem w Ciulik. Wszystkie mi ciekły, póki znalazłem tą właśnie fajną firmę. Jak za chwilę znajdę, to wam pokażę, o co mi chodzi. Tylko one rzadko tutaj są. Także ten, no nie ma. No ale możecie sobie tutaj zobaczyć jeszcze do kosztów życia, co? Przyjeżdżacie, musicie kupić sobie taki komplet łyżek, no, łyżek, widelców, coś tam, $15. Ten. Ja muszę sobie właśnie kupić młynek, ale czekaj. To jest na baterię? Nie, chcę na baterię. Taki elektroniczny chcę, cyk, cyk, żeby mi mieliło. Kurde, dotknąłem coś i mi napieprza. No to co, kupujecie sobie jeszcze 2 noże do tego, nie? 6 baków, nie? Noże, co, deski do krojenia za 8, co nie kupicie, kupicie, nie, za 8 musicie sobie dodawać, sobie kalkulować, kubeczek do picia, żebyście mieli z czego pić, to akurat nie może być zły przykład, o, taki piękny, albo nie, no dobra, pojedynczy, nie, bo przyjeżdżacie sami, no to kupujecie sobie taki pojedynczy za piątala. No i co tu jeszcze? Ja wam przędę jeszcze. Dużo jest tu rzeczy, naprawdę. Lubię w Burlingtonie, kiedyś lubiałem, tutaj często przyjeżdżałem, dużo kupowałem, ale teraz się troszeczkę uspokoiłem i mało rzeczy kupuję. Ale co? Jeszcze, o, no przyjeżdżacie, koszty życia, musicie sobie kupić rękawiczki do pracy, nie? No bo jak? Pójdziecie do pracy, niech wam od razu nie nadaje cudów, nie? Macie za 8 dolarów. Za $8 10 par. To nie jest głupi ten. Może bym sobie kupił takie, kurde, rękawiczki nawet. U mnie akurat nie w pracy mam ten, ale czasami, tylko że
co? One są chyba takie, że się pocą ręce, już widzę, bo są straszna guma jest. Może się łapa pocić, nie? Ale za te pieniądze to i tak się opłaca kupić. I co jeszcze? No jest dużo rzeczy, kurde. Punktaczki jakieś. Punktaczki, jakbyście chcieli sobie. Jakiś młoteczek na początek. To może nie, to może zły przykład. Ciuchy dla dzieci. Tu już nie będę szedł, ciuchy dla dzieci wam pokazywał, ale... Chcecie coś konkretnego, czy chcecie po prostu jakieś ten... Chcecie jakieś konkretne rzeczy w Stanach, to piszcie dużo komentarzy. Najlepiej tak zrobić, że jeden komentarz i dużo tam łapek, żeby było, to wtedy będę wiedział, co was konkretnie interesuje, nie? No, także nic. Jeszcze tak, ładna koszula, bo przyjedziecie tutaj, to idziecie na rozmowę kwalifikacyjną do swojego bossa, to musicie się ładnie ubrać, nie? To kupicie sobie, o, taką koszulę za 15. No i wszystko, nie? Jak będziecie mieli taką koszulę, to was na pewno przyjmie. Bo w takie, jak pójdziecie, to może nie, ale fajna ta jest. 24. Lee 12,90. Ale dobra, mówię, ja już dzisiaj nic nie kupuję. Bo tak, jeszcze wam tylko pokażę na koniec. Na koniec wam pokażę perfumy. Jaka cena taka. To może jest zły przykład, bo co, wy tego pewnie... Nie jest to jakieś bardziej popularne i znane, wam coś pokażę. Co to może być? Lacoste? Nie wiem, czy Lacoste jest taka znana i popularna, ale Lacoste kosztuje tyle, nie? 36, 66. Może co jeszcze? Kurde, nie ma, o! Tommy tu jest, ale to... Tommy na przykład. Tommy to też może nie jest dobry przykład, no ale nic, macie Tommy'ego 19, ale Kelvina pewnie dużo ludzi zna, nie? Kelvina pewnie znacie. Kelvinek kosztuje 3 dyszki. 3 dyszki Kelvinek kosztuje. No i co? I Lacoste jeszcze wam pokażę. O, Lacoste kosztuje też 3 dyszki. Taka. Także mówię, jak chcecie konkretnie o kosztach życia, tutaj jest jeszcze jakiś ten, jakieś koszuleczki za 16. No i co tu jeszcze? Tam są jeszcze damskie rzeczy, nie? Ale nie chcę mi już chodzić dzisiaj, naprawdę, bo kurde, dzisiaj robiłem przy aucie. Grzebałem, dużo rzeczy robiłem. O, jeszcze jest ten. Jeszcze jest fajny ten. Typoszczyk taki. Ile taki typoszczyk kosztuje? 6 dyszek, nie? To na Halloween, to jest już dużo rzeczy na Halloween. Także ten. Także tak to jest. A sklep się nazywa tak. Moment, wyjdziemy sobie. O, tak, tak, tak. Dawaj, dawaj, pan mnie puszcza, ale ja jestem... uprzejmy. O, pięknie świeci się, nie? Wygląda, jakbyś szedł do tego, do jakiejś... cały napis wam pokażę. Wygląda jak napis z jakiegoś Tentegos, nie? Ale to nie jest Tentegos, tylko to jest sklep. Sami żeście widzieli. Dobra, jak będziecie chcieli coś konkretnego, to piszcie, a ja będę robił odcineczki teraz o takich bardziej kosztach życia w Ameryce, bo podobno chcecie to wiedzieć, także baj.